pieśń szkoły. Thank you.
Wasi starsi koledzy, koleżanki, panowie i panie nauczycielki. Wiele szczerych wzruszeń, uśmiechów, serdeczno ciepłych słów. Życzę Wam z całego serca, aby takich pięknych dni w naszej szkole było dla Was jak najwięcej. Takich pięknych, słonecznych, bo nawet pogoda wspaniała za oknem i ta radość w Waszych sercach również widoczna. Ale pamiętajcie o słowach naszego patrona, którego dzisiaj tutaj wspominaliście, który tak prosto powiedział: wszystko, co dobre na początku, ma być dobre na końcu. Także jak będziecie kończyli klasę szóstą, to mam nadzieję, że będę mogła wręczyć wiele świadectw z wyróżnieniem, wiele wspaniałych nagród. A żeby tak się stało, to wy dzisiaj powiedzieliście przy pomocy tych dobrych duszków, co trzeba zrobić i doskonale o tym wiecie. Jakim trzeba być uczniem, jakim trzeba być dzieckiem. Nie będę tego już powtarzać, ale serdecznie Waszym paniom i Waszym rodzicom tego życzę, aby każdego dnia mogli być z Was bardzo dumni. A przede wszystkim każde z Was, drogie dzieci, żeby miało ogromną radość w sercu z tego, że jest uczniem, że ma tyle wspaniałych koleżanek, kolegów w szkole, że z ogromną radością może tutaj przybywać. A jak się zdarzą takie sytuacje, jak w kolejnym wierszu księdza Twardowskiego, który już pewnie też znacie, i będzie tak, że ryczą w klasie, dokazują, to niech to dokazywanie będzie na tyle sympatyczne, że sfrunie z nieba anioł biały, jak to ksiądz Twardowski napisał, i co powie? Lubię te kawały. Także niech będzie wiele szczęścia, radości w Waszym tutaj szkolnym życiu. Wszystkiego dobrego na te 6 lat Waszej nauki w szkole. Teraz poproszę Was tutaj uroczyście do złożenia odcisku swojego paluszka w kronice szkoły. Maria Banaszek, zapraszam. Lena Dylczyk. Miłosz Jaszkowski. Oskar Jerzy. Kasper Kamiński. Karolina Kamińska. Nikola Karłowicz. Aleksandra Wąka. Hubert Pogłowski.
Czyli byśmy podziękować wszystkim gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.
powiedzieć jakiś, zanim powinni, bo ich będzie dzisiaj na pewno wiele, poprosimy jeszcze o zabranie głosu naszych szanownych gości. Myślę, że Pan Bóg będzie też do Was udzielać kilka ciepłych słów, także bardzo proszę za chwilę poczekać.